2, 1! Ciekawe, no. Kurde, ekstra to było. Kurde, lepsze. Tak? Można zsiąść na chwilę chociaż, nie? No nie o to chodzi, wiesz, powerów więcej, nie? To będzie mocniejsze, to spoko. Tylko że znów problem jest taki, że się trzymasz tylko na rękach. To... Jest teraz dzień, że tak jest cicho, nie? Wszyscy wyszli. Czekają w aucie. Jedziemy. Jedziemy na górę, zrobić duże ognicho i zjeść coś dobrego. Dawaj, Malina, dawaj! Dobrze, Thunder Tokar ciśnie. Całe koło w powietrzu było. Cały czas, tylnie koło. Thunder Tokar na pełnej. Jesteśmy gdzieś w piździec w górze i jedziemy zrobić fajne ognicho. Dawaj! Dawaj! Dobrze! Aaaa, nie! Jeszcze! Dawaj! Nie! Dobra, mamy to! Malina, ja terenowy, zawodowy. Wszyscy ładują się i lecimy już tą furką na kilka razy, a nie naszymi Thunder Tokarami, bo Thunder Tokary nie przejadą przez to, przez co będziemy jechali. Jak tam glęcuj? Ale jazda. Ja pierdykam. Musisz uważać glęcu. Niesamowite doznania. Ja jestem ciekaw, jak się Fifi tutaj zmieści. O właśnie, Fifi pojedzie sam. To jest idealny moment na to, żeby zaprosić na twój kanał ludzi. Zapraszam was wszystkich na mój świeżo otwarty kanał. Marek wita. Naprawdę będzie tam, jest tam tyle emocji, jak tutaj w tym samochodzie. Naprawdę wiele się dzieje. O Boże, trzeba wyjść. Ja chcę jeszcze raz. Troszkę wieje, ale nie ma dramatu. Jesteśmy na Żytnej, 505 metrów. I to właśnie w tym miejscu, w tym malutkim, że tak powiem, domeczku, schronisku, mamy ognicho, będziemy jadli barana, będziemy pili i biesiadowali. Ale grzeje to ogień, nie? Ja pierdykam. Jakie bestie. Cześć. Jakie wielkie psisko, no cześć. Panie Romanie, jak to wygląda? To jest dzik. Chłopie, zobacz to. To jest dzik? Tak, cała tylnia noga. A to jest baranik, czy co to jest? Baran. Bananina. Kurde, jak to wygląda, chłopie. O, Fifi na luziku z przodu sam siedzi. Ja jak księciuniu was na no, loże. No ty się masz dobrze, a tutaj co się dzieje? Co tam? Mina Tomasza mówi sama za siebie. Moja żona nie robiła takich rzeczy jak Bartek dzisiaj. Jak żeście tego barana zrobili, jest taki dobry? Jest wszystko robione na naturalnych produktach. No i to najważniejsze. Które tutaj są, to jest sosek niedźwiedzi, sok z kaliny, z dzikiej róży. Zarobiliście. I to wszystko sami robicie? Wszystko sam, jest tylko troszkę soli i pieprzu dodawane i tyle. I tyle? Solanka jest ze ziemi, woda solona. Ja naturalna woda przywieziona z Ukrainy, solanka. A się rzucili wszyscy. Wszyscy się rzucili. No panie Romanie, żeście to zrobili, naprawdę rewelacja. Nie jadłem takiej baraniny nigdy w życiu. O kurde, dzika też zaraz będziemy żłopać. Ale się wszyscy już tutaj wżarli. I co, Weronika, zmieniłaś zdanie? No. Blurek, jak tam smakuje? Rewelacja, nie? Wcześniej Blur i Weronika, nie no to tak dziwnie, no bo tak barana takiego, na ruszcie barana taki. Kurde, nie wiem jak się z tym czuję, no tak. Ej, mięsożerny. Ja mięso kocham, oni się przekonali. Są pasażerowie. Dobra. Siema Andrzej. No cześć. No cześć. Hopie, to jest fura, nie? To jest porządek w furze, pa. To jak patrzę na Andrzeja z tyłu na kanapie. Jak skręcam w lewo, muszę uważać, bo cały fotel leci, patrz. No widzę. Popatrz to, widzisz to? No. A ty przecież siedzą tam, stary. Totalnie. Ja pierdykam, to jest zupełnie inny świat, w sensie... Mindset, jaki tutaj panuje. Dopiero teraz, stary, powoli rozumie to, o czym ty mi cały czas mówiłeś. Szymon często w Bieszczady jeździ, często mi opowiadał, często mi mówił, jak to wygląda i tak dalej, że zapraszał, kurde, wszystko. I teraz, będąc tutaj z całą bandą, stary, ja już rozumiem, o co chodzi, nie? Mamy kompletnie prawdziwe Bieszczady. Mamy takiego pana Romana, który jest przezajebistym gościem. Prosto ci mówi, jak tego barana zrobił, jak on go zajebiście naturalnie robi. Dzika tak samo, to, tamto, sram, to chyba to jest prosta prawdziwe piłka. Jestem zakochany w Bieszczadach, jeśli chodzi o ten klimacik, no. Dobra, czajecha! Bo się nie rozleje sama ta cytrynowa. Ale grubo nas
jeszcze lepiej tutaj po tej drodze. W swoim świecie, hopie. Ja się czuję, jakbym ładą niwą jechał znowu. Niesamowity klimat. Niesamowity! Psy siedzą jakby nigdy. One stary mają gimbala, stary. No oni mają. Te psy mają gimbala, naprawdę. Hop, hop! Idziemy. Hop, hop, hop. Hops. I hop. Choć wygląda to tak totalnie normalnie, tak mimo wszystko, uwierzcie mi, smakuje nienormalnie pysznie. Właśnie jem dzika. Jest tak dobry, soczysty, że moi drodzy, no rozpływa się w ustach. Do tego kiełbaska zagryzamy chlebkiem, suchym, normalnym chlebkiem. Bellissimo. Ja pierdykam. Niesamowite. To mięsko wygląda, zjedz mnie. Ono mówi, wszamaj mnie. Jestem soczysty i dobry, zjedz mnie. No musisz długo prosić. Ja pierdziu. A teraz specjalna transmisja. Cześć, cześć, cześć. Pozdrawiamy. Prosto z Żytniej. Pozdrawiamy Ole. Ole, Anię i Eryka. Całą bandę młodą. Wasze zdrowie, młodziaki. Tak, ten dzik jest zajebisty. Dobry, nie? Hopie. Nie wiem, kiedy zostaniesz z takiego dzikadłem. Nie wiem, czy kiedykolwiek takiego dzikadłem. Marek, coś to... Wszystko pod wyświetlenia. Coś do ognia wszedł, czy co? No. Niestety tak. Bliskie spotkanie z Prometeuszem. Da mi ogień. Masz spalone. Brwi, rzęsy, no i grzywka. Włosy. No to co, kiedy na łyso? Jutro. Dzisiaj, hopie. Dobra, koniec, zdenerwowałem. Siema, mordo. Co tam u ciebie? Wiesz, bo bileciku nie kupiłem, to mnie wzięli na stopa, nie? Ja sufit przybrała. To był mój problem, jak w dziurę. Ała, Witel, czyli właściciel tego lokalu pięknego willi gruszowej, przygotował jakąś niespodziankę, nie mam pojęcia, co to jest. Powiedział, że mamy być tam z kielichami, z banem, bez kurtek. Idziemy. Co to jest? To jest wyprawka. No co, do szkoły? To jest tak zwana polana. Nie możecie być blisko bramy, żeby się nic nie stało. Musicie mieć 5 metrów od bramy. Garażowej. Dobra, będziemy tam za 30 sekund, bo jeszcze buty ubiera ostatnia osoba. Nie, 30, za minutkę. Za minutę. Nie możemy... 5 metrów, bo tam się stanie krzywda. Ja pierdykam. 5 metrów. A ty, że i z tyłu wybiegną na nas. Wilki. Jesteśmy. 10 sekund, na razie. 10 sekund, jo. Ja pierdykam. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, thunder! Give me thunder! To, co się dzieje z tymi drzwiami, to zostaje za tymi drzwiami, w sensie za tą bramą garażową. Tam jest impreza, tam się dzieje. Jedne, co mogę powiedzieć, to tyle, że Piotrek zrobił nam taką niespodziankę. Ten Piotrek, tutaj, on tu przychodzi. A on się wstydzi kamery, on się nie pokaże. Taką niespodziankę zrobił, to jest hit. Mamy imprezę, bawimy się świetnie. Dzień dzisiejszy na tym kończę, bo jeśli będę kontynuował, to będzie złe. To będzie złe. Więc moi drodzy, dziękuję, że oglądaliście. Subskrybujcie ten kanał. Codziennie o godzinie 16 są filmy. Zostawiajcie łapę w górę i komentujcie. Pozdrawionka. Wajasz, wajasz. Pararara, pararara, pararara.